widzą. Dzień dobry. W tym momencie przechadzam się po murku na twierdzy Akershus. Tutaj możemy zobaczyć, jak wygląda widok. Jestem na samym rogu. Trochę boję się podejść do krawędzi. Jesteśmy gdzieś na wysokości 7 metrów, może 6. Nad tutaj poziomem całego miasta. I twierdza w Oslo jest twierdzą, która nigdy nie została zdobyta nawet w czasie II wojny światowej. Państwo tutaj są na wycieczce. Przyjeżdżają matami, zamkami i kupą turystów, tak, i promem. Tutaj duży prom znajduje się zaraz koło twierdzy. Jak się żonie podoba? Napad czy wypad? Wypad. Twierdza zdobyta, tak. Teraz idziemy włamywać się. Rządy zdobywać. Sprawdzić, jak na Powedoje się dostać. Potem się do kamery powiedzieć. Będziemy sprawdzić, jak się dostać na wyspę Powedoje. Czytaliśmy w internecie, że można promem dopłynąć 15 minut. Strasznie duże kolejki. Jeszcze widok na ratusz. Teraz trwają budowy przed remonty przed turystami. Przyjazdy turystów. Tak.
wszędzie są budowy, wszędzie słychać jakieś piły. To się wszyscy przygotowują na przyjazd turystów. A tam w tle widzimy budynek noblowski, tak? Tak to się nazywa? Dzień dobry. Prawo, lewo? W prawo. Wielkiego południe. Wszyscy po pracy wychodzą sobie na wianku. Mało kto je w domu, a jak już jedzą, to gotowe. Dzień dobry.